Hehe, z tej strony Michajlo i witam was w kolejnym odcinku z gry Football Manager 2014, gdzie gramy m.in. reprezentacją Polski. Przed nami mecz z reprezentacją Portugalii. Jak zresztą widzicie, skład jest już wystawiony. Powołania są takie, jakie są. Tak z ciekawości chciałem zobaczyć i powołać Rafała Gikiewicza zamiast za Artura Boruca, i tutaj akurat jako, że Marcin Kamiński ma kontuzję, to miałem kłopot, kogo wziąć na lewą obronę w tym momencie. No i akurat tutaj posłuchałem się rady, można by powiedzieć, jednego z was i powołałem tutaj Jonathana Straussa, chociaż tutaj to co jest raczej proszę ja was, dosyć oczywiste, no to jest akurat takie no typowe rezerwowe, no że w najgorszym razie, żeby, że jakby była kontuzja Wawrzyniaka w meczu właśnie z Portugalią, to żeby on właśnie zagrał, ale raczej akurat nie przewiduję jego jego debiutu, przynajmniej w tym meczu. Okej, no to tutaj akurat no meczy poprzednich nie muszę pokazywać, no bo i tak reprezentacją gramy każdy mecz po kolei, a zatem trzeba będzie chyba powoli przejść już do meczu. Akurat przejść do... O, dobrze. Przechodzimy do meczu. No to zobaczymy, kto okaże się lepszy. Lewandowski i spółka, który, gdzie tutaj w FM-ie Lewandowski został dostał złotego buta jako najlepszy strzelec w Europie, czy Cristiano Ronaldo i spółka okażą się lepsi. Już przechodzimy do składu. A raczej nie do składu, tylko do rozmowy motywacyjnej. Obym jej nie spieprzył. Asertywnie i... A może tak, spróbujmy. Nie wiedzieć czemu najlepiej na moje rozmowy motywacyjne reagują zawodnicy, którzy, z którymi mam do czynienia na co dzień. Nie wiem czemu. Fajnie byłoby, jakby to był taki mecz, tak jak to teraz wspominamy, mecz z Portugalią, ten jeszcze za czasu Leo Benhakera. Błaszczykowski do Furmana, ale dobrze Meireles wślizgiem odbiera piłkę. Quentrao, Pereira, João Moutinho do Pereiry, Fernandes, Glik, nie przyjmie tego Cristiano Ronaldo, i broni Wojciech Szczęsny w 9 minucie meczu. To może inna ofensywa, a... Znaczy nie, inaczej. Przede wszystkim tutaj zrównoważony i tutaj na kontrolę. Musiałem nacisnąć na którąś reklamę. Kontuzja, ale Małecki. Ała. Dobrze, że mam jeszcze tego. Mam jeszcze Mirzyńskiego. No to boli. To boli i to bardzo. Tym bardziej, że Małecki Małecki dosyć dobrze się spisał w poprzednich meczach, więc... No naprawdę, wielka szkoda. Nie tutaj, to trzy kwiecie, bo nie bez przeglądu. Takie skrzydłami szedrze pole. Tak, tak, tak grajcie.
Patricio daleko, do Danatko przyjmie, ale ten źle wybija Fernandez do Almeidy, Hugo Almeida i broni bardzo dobrze Wojciech Szczęsny. Fernandez, Piszczek wybija i Błaszczykowski dobija, żeby ta piłka dalej jeszcze poleciała. Co oczywiście nie może dziwić, jak na razie naszym zawodnikiem meczu jest Wojciech Szczęsny, aczkolwiek no, tak jak to wspominałem, tutaj to akurat nie ma co się dziwić. Podaniak i nie ma gola, cóż, poprzeczka w wykonaniu Ludwika Obraniaka. Próbował jeszcze Glik dobijać, ale niecelnie. Znaczy został zablokowany przez obrońców portugalskich. Dobra, nie jest źle. Remis z Portugalią ja osobiście biorę w ciemno. Znowu najlepiej co tak, a nie przepraszam, tym razem Glik, a nie Wawrzyniak. Już chciałem powiedzieć, że znowu najlepiej zareagowali piłkarze Legii. Błaszczykowski. Ale Quintrao wybija na out. Bośnia już wygrywa 4-0 z Armenią. Ja pierdolę, kolejna kontuzja, na szczęście lekko tym czasem. Lewandowski jak nie strzelał, tak nie strzela, mimo że jest najskuteczniejszym strzelcem w Europie, jeżeli chodzi o klub, zwłaszcza się jeżeli chodzi o Bayern. João Pereira. Daleko, przyjmuje to Wawrzyniak! Wawrzyniak niecelnie przyjmuje Cristiano Ronaldo i 1-0 dla Portugalii. No cóż, piłkarze reprezentacji Portugalii chyba usłyszeli tą słynną wypowiedź jednego z kibiców podbieskidzia, mianowicie grajcie na Wawrzyniaka, on jest cienki. No ale najgorsze jest to, że nie mamy kogo innego wstawić tam. To jest w tym wszystkim najspokojniejsze. To u kogo Benisza. Ronaldo do środkowania Almeida! Dobrze. Domyślam się, że to już jest po meczu, ale no to już trzeba jeszcze może coś ratować. Sobiek za Lewandowskiego i Borysiuk za Kazimierczyka. Mierzejewski będzie dośrodkowywał. Mierzejewski, Danych! 3-1 Adam Danych, zdobywcą pierwszego gola w reprezentacji Polski. Tak samo jak bramka, bardzo podobna do tych, jakie na co dzień strzela w Legii. Tym razem ta bramka daje jeszcze wiarę i nadzieję na to, że będzie remis z reprezentacją Portugalii. A przy okazji Raul Meireles dostaje żółtą kartkę.
spróbujmy na ofensywę dać. Fernandez, przepraszam. Pereira nie dojdzie do tej piłki. Błaszczykowski. Kuba Błaszczykowski szybszy będzie. Kuba, co będzie z tego gol? Kuba Błaszczykowski 2-2. Tak jest, bardzo dobry kontratak w wykonaniu polskiej reprezentacji, a konkretnie właśnie Kuby Błaszczykowskiego, i to on jeszcze po małym rykoszycie, jak się piłka odbiła od bramkarza, mamy remis na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polska remisuje 2-2 z Portugalią. Jeszcze walczymy. Danch. Do tyłu, do Szczęsnego. Piszczek. Cristiano, ale prosto w Szczęsnego. A bo dobra, to zostawmy na ofensywę, bo to akurat się sprawdzało, więc może jeszcze jakaś jedna bramka będzie, może teraz. Obraniak. Danch. I zamierzenie pod pole karnym, co będzie z tego Mierzyński? Nie ma gola. Ajajajajaj, była szansa. Była szansa na dobicie Portugalczyków. Jeszcze Mierzejewski. I nad bramką kolejny rzut rożny dla Polaków, tym razem z drugiej strony, i ponownie Mierzejewski. I Danch. A co to było? Nie, błagam, kurwa, błagam. Nie, dobra, nie ma jeszcze kontuzji. Jeszcze. Silvio, João Moutinho, Malcom, Moutinho, Adrian, Silvio. No niestety coś blisko naszego pola karnego, na szczęście niecelny. Od bramki wznowi Szczęsny, ale nie wznowi. Koniec meczu. Pan Lee Probert zakończył spotkanie na Stadionie Narodowym, gdzie Polska odrobiła 2 gole straty do Portugalii i mamy remis. A ja powiem tak w sumie. Remis na Stadionie Narodowym z Portugalią. No myślę, że to jest całkiem dobry wynik. I w przypadku, jeżeli następny mecz wygramy, a gramy ten mecz z Bośnią, to jesteśmy na drugim miejscu i mamy, oczywiście na obecną chwilę, będziemy mieli awans na Euro 2016. Okej, przejdźmy do kontynuujmy ten mecz, zobaczymy, co tam ciekawego nam powiedzą. No właśnie, dwa razy odrobione, 2 gole. Krychowiak poszukuje powodów do optymizmu. No to jednak bądź co bądź, jednak Portugalia to nie jest jakiś taki słaby przeciwnik. Okej, kibice świętują. No i konferencja prasowa później. No to tak jak to wspominałem, następny mecz, jaki zagramy, to będzie za 4 dni, a na kanale jutro będzie to mecz z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Także dziękuję Wam za ten odcinek Standardu. Mam nadzieję, że się Wam podobał, że cieszycie się z tego powodu, że udało się odrobić 2 gole straty z Portugalią, i zapraszam Was na kolejne odcinki z gry. Trzymajcie się, hej!